A magyar számvevőszéknek 2011-ben egy új törvényt fogadott el a Magyarországgyűlés. W 2011 roku przyjęto nową ustawę o węgierskim najwyższym organie kontroli, w której przypisano nam nowe zadania. Oprócz podstawowego obowiązku przeprowadzania kontroli i różnego rodzaju analiz, zostały nam wyznaczone również funkcje doradcze. Najważniejsze pozostają oczywiście zadania kontrolne. Tak jak w Polsce, również na Węgrzech, myślę, że nasza sytuacja jest podobna, w największym stopniu pochłania nas sprawdzenie wykonania budżetu państwa. I tego oczekuje od nas węgierski parlament. Erre kíváncsi egyik leginkább a magyar parlament is. A másik feladat, az pedig most készülünk föl, ez egy magyar sajátosság. W tym roku jednak po raz pierwszy przygotowujemy się również do opiniowania budżetu państwa na przyszły rok. Co więcej, węgierski parlament nie może rozpocząć debaty nad nowym budżetem, dopóki jego projekt nie zostanie zaopiniowany. I właśnie takimi analizami i opiniami dla parlamentarzystów zajmuje się obecnie dodatkowo węgierski Urząd Kontroli. Folytat a Magyar Számvevőszék. A harmadik nagy terület, amivel foglalkozunk, az następne nasze duże zadanie to kontrola samorządów. Na Węgrzech jest ich blisko 3200. Ez egy hatalmas kihívás, hiszen már darabszámánál fogva. To bardzo duże wyzwanie, chociażby ze względu na samą ich ilość. Analizujemy kwestie finansowe, zarządzanie majątkiem oraz legalność podejmowanych tam działań. Słowem, prowadzimy kontrolę, w ramach której sprawdzamy, czy praca samorządów jest prawidłowa. Od kilku miesięcy badamy również poziom zagrożenia państwa korupcją. Kontrolujemy ponadto publiczne instytucje oraz wykonujemy specjalne analizy. Jednym z bardzo ważnych zadań, ciążących na prezesie węgierskiego Urzędu Kontroli, jest uczestnictwo w tzw. Radzie Pieniężnej Państwa. Myślę więc, że tego lata będziemy mieli co robić. Nie wszyscy niestety będą mieli urlop. W węgierskim Urzędzie Kontroli odbywać się będzie intensywna praca. Myślę, że w całej Europie coraz mocniej dostrzegamy, jak ważne jest, by urzędy pracowały zgodnie z podstawowymi standardami etycznymi. Oczywiście równie ważne jest, aby poszczególni urzędnicy, łącznie z kontrolerami, zachowywali się etycznie. Dla kontrolerów dużą pomocą było przyjęcie podstawowych zasad etycznych na konferencji INTOSAI w 2010 roku. Na Węgrzech szybko je przetłumaczyliśmy i zaczęliśmy pracować nad ich wprowadzeniem. Jednak zapoznanie się z zasadami to jedno, a przekucie ich w życie to drugie. Tym bardziej staramy się, by wiedza przekuła się w praktykę. Chcielibyśmy zainteresować także tymi zasadami inne instytucje. Na Węgrzech pracujemy obecnie nad wdrażaniem etyki w urzędach. Definiujemy, co jest zachowaniem etycznym, a co nieetycznym w sądach, w policji, w innych instytucjach publicznych. W niektórych z nich ma to potem formę zaakceptowanych zasad czy regulaminów, w innych są to po prostu zalecenia. Chcielibyśmy, aby poprzez te działania wzrosło zaufanie obywateli do instytucji państwowych.
Myślę, że w najbliższych latach będzie to ciągłe wyzwanie, nie tylko dla nas, ale dla każdego europejskiego kontrolera. Dlatego bardzo chętnie bierzemy udział we wszystkich pracach związanych z opracowywaniem standardów etycznych. Z dużym zainteresowaniem śledzimy też doświadczenia naszych kolegów z Polski. Állandó kihívás, nem véletlenül ezért a magyar számvevőszék is ebben, amikor meghívást kapta, akkor részt veszünk abba a munkacsoportba, amelynek keretében az európai számvevőszékek az etikai szabályokhoz való viszonyát, kialakítását, tapasztalatait cseréli, ezért nagy érdeklődéssel figyeljük, hogy a lengyel számvevőszéknek is milyen tapasztalatai vannak, és a következőkben én úgy gondolom hasznosan fogunk tudni egymástól ebben a kérdésben is tanulni.